Zakwasu z buraka użyję do zrobienia miski pełnej zdrowia, do której dodam kaszę gryczaną i warzywo. Zakwas buraczany to składnik, dzięki któremu barszcz wyróżnia się na tle wszystkich zup na całym świecie. Ja natomiast użyję go w inny sposób. Przygotuję z niego bardzo odżywczy i smaczny bowl z kaszą gryczaną i z burakami. Buraki piekę w folii aluminiowej po to, żeby zachowały jak najwięcej soku i słodyczy. Uwielbiam pieczone buraki. Dzięki dużej zawartości cukru karmelizują się podczas pieczenia i świetnie smakują. Buraki piekę 2-3 godziny w 160 stopniach, w zależności od wielkości. Moje nie były zbyt duże, więc to będzie gdzieś 2 godziny. Podstawą tego dania jest kasza gryczana, którą zamiast gotować namaczam przez noc. Po namoczeniu zachowuje piękną barwę i jest chrupiąca. Kroję kawałek kalafiora. Kalafior ścieram na bardzo drobnej tarce, tak zwanym zesterze, dzięki czemu uzyskam puch kalafiorowy, który świetnie będzie pasował do kaszy gryczanej. Ścieram około 100 g kalafiora. Dodaję 100 g kaszy gryczanej. Kolejnym składnikiem jest jarmuż. Mi się trafił bardzo miękki, młody jarmuż, dzięki czemu nie jest cierpki. Pamiętajcie, że jarmuż dzięki dużej zawartości żelaza jest niezastąpiony do walki z anemią. Często wykorzystuję do robienia dań nać rzodkwi. Zawiera ona 2 razy więcej witaminy C niż cytryna. Działa przeciwzapalnie i jest świetna na odporność. Wykorzystam jeszcze marchewkę, z której zetnę drobne tasiemki. Wkładam tasiemki marchwi. Przyszła pora na zakwas. Najlepiej przelać go chochlą. Tutaj też mi się w chochli trafiają kawałki chrupiącego buraka i bardzo dobrze, świetnie to urozmaici to danie. Bowl już jest prawie gotowy, zostało jeszcze parę szczegółów do wykończenia. Układam rzodkiewkę i teraz pora przyszła na buraki. Wyciągnąłem je już jakiś czas temu, żeby ostygły. Piekły się równo 2 godziny. Pięknie, zapachnie niesamowicie. Zobaczcie na tą karmelową skórkę, pięknie upieczone. To jest idealnie upieczony burak. Takie buraki o wiele łatwiej obrać niż surowe, dlatego robi się to właśnie po pieczeniu. Obrane buraki kroję w plastry. Spójrzcie na te piękne kolory, które prześwitują w słońcu. Przekładam plastry do miski. Świetny smak uzyskam dzięki połączeniu zakwasu z pieczonymi burakami. Brakuje jeszcze szczypioru. Pokroję go na bardzo drobne kawałki. Szczypior doda lekko świeżej cebulowej nuty, której brakuje w tej misce. Na końcu jeden z moich ulubionych produktów, świeżych szan, który zaostrzy całość, świetnie pasuje z burakiem i z kaszą gryczaną. W daniu brakuje lekkiej słodyczy, dlatego dodam coś świetnego i bardzo zdrowego, pyłek pszczeli, który ma same regeneracyjne właściwości. To jest smak wiosennej polany, to jest najlepsza przyprawa, jaką znam. To danie nie tylko dobrze wygląda, ale jest też pełne zdrowych substancji. Jest tutaj pieczony burak, kasza gryczana, zakwas i słodycz pyłku pszczelego. Świetna miska pełna zdrowych składników.